Dzisiaj gościnnie u marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana Gustawa Marka Brzezina. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, po raz pierwszy w historii współczesnej Polski i regionu mamy do czynienia z tak poważną sytuacją. Faktycznie sytuacja jest bardzo poważna. Nie było do tej pory aż takiej skali i takiego zagrożenia i przyspieszenia epidemiologicznego. Jest to nowy wirus, praktycznie badane jego syndromy, natomiast globalne rozpowszechnienie na całym świecie powoduje ogromną sytuację zagrożenia, ogromne też takie niedomagania, które wynikają i z profilaktyki, i z powagi sytuacji, więc z pewnością jest to dla nas wielkie zaskoczenie, dla całych społeczności, dla samorządów, dla instytucji, dla biznesu. Takich zagrożeń do tej pory nie notowaliśmy. Panie marszałku, a jakie działania podjął samorząd, żeby temu zapobiegać, rozprzestrzenianiu i w ogóle jak postrzega ten cały problem? No, jesteśmy w ścisłej koordynacji. Wiemy, że zarządzanie kryzysowe to zadania rządu, zadania pana wojewody, administracji zespolonej, również powiaty w tym zakresie mają odpowiednie delegacje. Niemniej jednak koordynacja, współpraca jest w naszym regionie, ale myślę, że w całym naszym państwie bardzo mocno spójna i dobrze korelowana. W Wojewódzkim Sztabie Kryzysowym na stałe funkcjonuje nasz przedstawiciel w osobie wicemarszałka województwa. Mamy stały kontakt z administracją zespoloną, osobiście z panem wojewodą również się kontaktuję. Realizujemy polecenia i zarządzenia wynikające ze specustawy, która została niedawno podjęta przez Sejm w tym zakresie. No i oczywiście patrzymy, jak na swojej przestrzeni, w swoich zadaniach bardzo mocno i z jednej strony przewidywać, a z drugiej strony też dostosowywać się i monitorować bieżącą sytuację. A czy samorząd podjął konkretne działania? No też zauważamy, nawet wchodząc do samorządu, że jednak jest ograniczony dostęp bezpośredni do urzędników. No zdecydowanie tak. Wiemy, że główną jakby profilaktyką i głównym motywem do działania jest zabezpieczenie jak najmniejszych zbiorowości, jak najmniejszych kontaktów ludzkich, niepotrzebnych też zdarzeń o charakterze czy to masowym, czy nawet mniejszym. Sam Urząd Marszałkowski to blisko 1000 pracowników, więc w ujęciu samego urzędu mamy określone obostrzenia, ale też wynika to z zarządzeń, dyrektyw, wynika to z poleceń strony rządowej. Dzisiaj praktycznie 30 jednostek o charakterze kultury, oświaty, WORD-ów w województwie nie funkcjonuje w sposób normalny, naturalny. Również te zalecenia, które są związane z organizowaniem wszelkich spotkań, konferencji, dużych imprez, takich jak chociażby odwołany Dzień Sołtysa w regionie, stosujemy. Nie delegujemy też środków finansowych na wsparcie dla samorządów, czy organizacji pozarządowych, czy innych instytucji, które są związane z eventami, koncertami, czy spotkaniami szerszymi. Dziś musimy być bardzo przezorni, musimy rozumieć jako społeczeństwo, że każdy kontakt, szczególnie w większej społeczności, powoduje potencjalne zagrożenie przeniesienia wirusa. Jakie to będzie miało konsekwencje dla gospodarki? No już widzimy, że na przykładzie naszego regionu, który jest wybitnie turystyczny, usługowy w tym zakresie, każdy odwołany inwent, każda po prostu zaniechana rezerwacja czy impreza masowa, która nie jest realizowana, nie po prostu zabezpiecza wydatków w zakresie logistyki, w zakresie usługi. Dzisiaj wszyscy w sferze
hotelowej, gastronomicznej, gdzie restauracje i puby zostały czasowo pozamykane, odnotowują już straty. Ale to nie tylko to, to również cała sfera gospodarcza, to również kwestia związana z komunikacją, z naszym lotniskiem, które praktycznie nie funkcjonuje w sferze lotów. To nie trzeba tłumaczyć, że to są codzienne koszty i codzienne straty, nie ma jak nadrobić tej rzeczywistości. Podejrzewam, że nie da się całkowicie zniwelować skutki niedomagań gospodarczych, natomiast trzeba delegacji rozwiązań systemowych, żeby te niewątpliwie trudne sytuacje na rynku gospodarczym jak najszybciej i w sposób prosty zabezpieczać. Nie bez pomocy państwa, bez pomocy rozwiązań systemowych nie da się gospodarki utrzymać w takim zakresie, jak było do tej pory. Panie marszałku, województwo to również szpitale. Jak one są przygotowane i jak podzielone zostały ich zadania w regionie? No to jest bardzo ważna funkcja. Szpitale, które są w naszym zakresie, szpitale kliniczne, duże, wojewódzkie, będą jak co dzień bez tej kryzysowej sytuacji zawsze oczkiem w głowie samorządu województwa, a teraz widzimy, że to jest pierwsza linia frontu, czyli cały personel medyczny, cały personel pielęgniarski, logistyczny, obsługi szpitali jest na pierwszej linii działań w tym zagrożeniu. I tutaj przede wszystkim wielkie podziękowania, słowa uznania, bo to, co jest nawet i strachem w naszej powszechnej wyobraźni, jest codziennością w naszych szpitalach. Mamy ścisłą komunikację, mamy stałą informację z dyrektorami. Wiemy, że te odprawy są kilkukrotne w ciągu dnia w każdej jednostce szpitalnej. Wiemy, jakie zapadły dyspozycje w regionie. Przez pana wojewodę zostały zadysponowane niektóre szpitale powiatowe, miejskie, również w naszym przypadku szpital wojewódzki dziecięcy w części przeznaczonej do przyjmowania zarażonych i chorych dzieci koronawirusem jest zadysponowany. Jest to centrum urazowe, które niedawno zostało otwarte. Na ten cel zostało przeznaczone, ale też wiemy, że z racji zmiany funkcji przybywa powszechnego jakby działania w służbie zdrowia w naszych szpitalach. Trzeba się dzielić, trzeba przyjmować i ostre przypadki, i te nieraz, które są przewlekle planowe, ale wymagają po prostu interwencji. Dla przykładu, jeżeli szpital w Ostródzie został całkowicie przeznaczony na funkcję zakaźną, no to wszystkie inne funkcje przejmują najbliższe szpitale i to dotyczy również szpitali wojewódzkich. A dlaczego ta Ostróda właśnie została wyznaczona na ten główne przyjmowanie tutaj tych przypadków koronawirusa? Jest to szybka decyzja związana głównie z tym, że jest to najlepszy oddział zakaźny w szpitalu wojewódzkim ze specjalnymi komorami. I początkowo były delegowane osoby chore właśnie do oddziału zakaźnego, ale biorąc pod uwagę, że rozwój przypadków następuje jakby bardzo progresywnie, to trzeba się liczyć żeby w jednym miejscu po prostu była kumulacja i stąd cały szpital, że bliskość oddziału też na to sugerował. Został poddany ewakuacji, przekształcony w szpital zakaźny dla całego obszaru regionu. Inne szpitale też są wyznaczone. Myślę, że bardzo istotną kwestią jest zabezpieczenie w środki ochrony osobistej, w środki, które służą dezynfekcji i osobistej, i obszarowej, ale również wyposażenie, respiratory, transport, to wszystko przerasta jakby codzienne przygotowania w tym zakresie, więc uzupełnianie rezerw jest już konieczne, bo zgłaszane są informacje, że praktycznie w niektórych
funkcjach czy zabezpieczeniach są to już ostatnie możliwe rezerwy wykorzystywane. Delegujemy te informacje do strony rządowej, ale również sami jako samorząd analizujemy możliwość uruchomienia własnych pieniędzy, żeby po prostu zniwelować niezbędne zapotrzebowanie do walki z tą pandemią. A czy występują jakieś problemy w dostawach właśnie tych środków? Niestety tak, występują, bo dzisiaj wiemy, jak rynek zareagował, jeżeli chodzi o braki, czy maseczek, czy kombinezonów, czy środków dezynfekcji. Nie dość, że jest tego znikoma ilość, to koszty są bardzo duże, wielokrotnie wyższe niż do tej pory, ale myślę, że tutaj działania rządowe, myślę, że też przekwalifikowanie się niektórych zakładów na potrzeby produkcji w tym zakresie jest wymiarem i tego działania, i tych czasów. Nie jest to problem finansowy. Tutaj środki, czy ze strony rządowej, czy samorządowej, czy nawet delegacja możliwości wykorzystania pieniędzy unijnych jest przewidywana. Natomiast trzeba jak najszybciej uruchamiać produkcję, trzeba jak najszybciej przekształcać linie produkcyjne, żeby tego zakresu nie zabrakło. Potrzebne są testy. Dzisiaj zalecenia są takie, żeby stosować ich jak najwięcej, aby... No, te testy są bardzo kosztowne. No są kosztowne, są w różnym wymiarze też ingerencji, ale to, co widać na zachodzie, szczególnie za oceanem, w Stanach Zjednoczonych powszechność stosowania testów jest zaobserwowana i przekazywana, i zalecenia tutaj w tym zakresie są też dość wyraźne. Najważniejsze jest, aby spłaszczyć po prostu ten poziom w czasie zarażenia, aby można było poradzić sobie i w strukturze szpitali, infrastruktury, ale i personalnej. Dzisiaj mamy taką sytuację, że służba zdrowia jest zmęczona, jest też w absencji nierzadko, a przecież nie mamy jakichś nadzwyczajnych zasobów lekarzy, pielęgniarek, więc to trzeba rozumieć. Podobna sytuacja jest w administracji, jeżeli wiemy, że szkoły na 2 tygodnie czasowo są wyłączone, więc dzieci zostają w domu. Dla przykładu w naszym urzędzie około 50% naszych urzędników jest w opiece nad dziećmi poza naszą pracą i tą samą pracę musimy wykonać oczywiście w mniejszym zasobie ludzkim. Niemniej jednak nie da się to porównać do tej sytuacji, która ma miejsce w szpitalach i w obsłudze logistycznej, ratowniczej i pielęgnacyjnej. Panie marszałku, jak pan myśli, czy kiedy zostanie opanowana ta sytuacja tej pandemii, czy szpitale, te, które zostały jakby wyspecjalizowane na szpitale zakaźne, czy one będą, nie będą miały przypadkiem trudności w powrocie do odbudowania gdyby swojej pozycji? Czy w ogóle zmieni się układ sił, jeżeli chodzi o leczenie szpitala? Myślę, że aby jak najszybciej mogło to nastąpić, to przywrócenie dotychczasowych funkcji będzie miało miejsce, bo przed nami też jest długofalowy podział zakresu usług. To jest związane też z kontraktami, to jest związane ze specjalistami, z personelem każdym, pielęgniarskim też, nie tylko lekarskim, medycznym. W jakimś czasie będzie się służba zdrowia musiała zreorganizować, natomiast nie jest to ta chwila, o której nadzwyczajnie jakoś myślimy. Najważniejsze jest opanować tą pandemię, bo jeżeli ona będzie miała taki wymiar jak na zachodzie Europy, to musimy sobie zdać sprawę, że może nam zabraknąć łóżek i szpitalnych i możliwości, więc na dzień dzisiejszy trzeba jak najbardziej profilaktycznie, jak najbardziej w czasie ten po prostu wybuch epidemii rozprowadzać i stąd takie ważne działania, a po opanowaniu sytuacji pewnie nauczeni doświadczeniem i z mniejszym ryzykiem szybko będziemy wracali do normalności. Panie marszałku, jak pana zdaniem, ile może w ogóle potrwać ten kryzys?
No z pewnością te pierwsze półrocze z pozycji po prostu obserwatora społecznego, nie dysponując na nadzwyczajną wiedzą czy scenariuszami, jakie są analizowane w sferze rządowej, czy medycznej, czy globalnej, to ja myślę, że pierwsze półrocze mamy w takim okresie, który będzie stałym jakby zagrożeniem. Oczywiście tutaj są pewnego rodzaju uwarunkowania klimatyczne. Różnie się mówi na temat i temperatury, i działania słonecznego, ultrafioletowego. To jest pewnie rozpatrywane w sferze bardzo medycznej i naukowej. Natomiast to nie da się przejść do porządku dziennego z dnia na dzień. Nawet opanowanie i zahamowanie tej pandemicznej sytuacji będzie z pewną rezerwą powodowało obniżanie profilaktyki i przechodzenie do normalności, więc moim zdaniem pierwsze pół roku mamy naprawdę w sytuacji zagrożenia. Panie marszałku, samorządy stawiają na profilaktykę. Jakie zalecenia dla mieszkańców Warmii i Mazur w tym okresie, w tym trudnym okresie? Ja myślę, że to, co obserwujemy, jest dobrym jakby odniesieniem w stosunku do postawy społecznej. Najważniejsze naprawdę nie komunikować się, nie robić zbiorowisk, nie patrzeć na ten czas jako urlopowy, jako eventowy, jako rozrywkowy. To jest poważna sytuacja. Wychodzimy z domu wtedy, kiedy potrzeba, komunikujemy się w zbiorowiskach ludzkich tak, jak wymaga tego logistyka i zabezpieczenie naszej pracy i funkcjonowania. Natomiast ostrożność, higiena i unikanie kontaktów jest takich bezpośrednich jest podstawową, moim zdaniem, profilaktyką w zakresie koronawirusa. No i też nie popadanie w panikę, bo tutaj naprawdę trzeba spokoju i logiki. Społeczeństwo to wykazuje. Myślę, że te zakupy, które były wcześniej realizowane, to też były one na taki pierwszy rzut tygodnia, może trochę więcej, żeby zbyt często do sklepu się nie pojawiać, tym bardziej, że świadomość obecności dzieci szkolnych była i przedszkolnych była w zasięgu każdej rodziny. Myślę też, że najbliższe dni przyniosą też wskazania czy specjalne obostrzenia typu stan wyjątkowy czy nadzwyczajny będzie wprowadzony czy nie. To kwestia po prostu przełomu dni, a najwyżej tygodni. Czy przedsiębiorcy mogą liczyć na jakieś wsparcie? A co w ogóle z wdrażaniem środków unijnych? Co z nowym programowaniem w tej sytuacji? A jesteśmy też w sferze jakiegoś zabezpieczenia e-urzędu, e-usług, e-komunikacji, więc wszystko, co można telefonicznie online czy z wykorzystaniem internetu poprowadzić, to już od dawna powoduje styl naszej pracy i dzisiaj mamy też wdrożoną w urzędzie systemową sytuację pracy zdalnej. Mamy też możliwość regulowanego czasu pracy, czyli pracujemy zadaniowo. To samo jest, jeżeli chodzi o kwestie związane z wdrażaniem. Harmonogram konkursów unijnych jest ogłoszony na dzisiejszym zarządzie. Przesunęliśmy też terminy składania wniosków, więc to też jest jakaś w stosunku do beneficjentów dobra wiadomość. Nie widzimy tutaj zagrożenia co do wywiązywania się z harmonogramu, natomiast no jest kwestią ważną właśnie kondycja samorządów, kondycja sfery gospodarczej, czyli tej beneficjenckiej. Tutaj może być lekkim zachwianiem możliwość dysponowania środkami własnymi i to może stanowić niebezpieczeństwo. Nawet wstrząsem, bym powiedział. Oczywiście widzimy, że sfera gospodarcza bardzo mocno już uwidacznia straty.
potrzebne są rozwiązania systemowe. Są to dobre zapowiedzi związane z odłożeniem opłat ZUS-owskich, czy spłat kredytów, czy zerowym oprocentowaniem kredytów. Musimy w sposób świadomy analizować sytuację taką, gdzie po czasie kryzysu trzeba będzie wrócić do normy, a kadra pracownicza jest kwestią bezcenną, więc zapewnienie też, czy wsparcie minimum płacowego dla kadry każdej firmy jest istotą przyszłości. Te zapowiedzi występują, natomiast potrzeba jest bezpośredniej delegacji rządowej w każdym z wymienionych zakresów. Panie marszałku, na zakończenie naszej rozmowy chciałbym poprosić, żeby pan parę słów do mieszkańców regionu. Przede wszystkim przesłanie takiej wzajemnej życzliwości, zrozumienia sytuacji i przezorności też w obcowaniu na co dzień. No, to, o czym dzisiaj mówiliśmy, te wszystkie obostrzenia i te wszystkie profilaktyczne działania związane z higieną, związane z kontaktami, nie są na wyrost. To jest naprawdę potrzeba dostosowania się i myślę, że każdy z nas powinien na co dzień myśleć, jak uniknąć niepotrzebnych zdarzeń, kontaktów, czy czasami nawet niezrozumienia, czy agresji. To jest bardzo istotne. Jak do tej pory chcę podziękować też całej społeczności warmińsko-mazurskiej na czele ze służbą zdrowia, na czele z całą też logistyką w tym zakresie i dyżurami, które są pełnione w różnych funkcjach, służbach i administracji. Ale myślę, że to, co jest związane z dzisiejszą trudną sytuacją, nie tylko na dzisiaj dobrze o nas świadczy, ale dobrze buduje perspektywę przyszłości. Obyśmy pokonali to zagrożenie z jak najmniejszym skutkiem, obyśmy też w rozumieniu powagi sytuacji dostosowywali się do zaleceń i wymogów, które naprawdę nie są wymysłem, są prawdziwym i koniecznym funkcjonowaniem i to strony rządowej, i każdej samorządowej. Jak przejdziemy tą trudną sytuację, to z pewnością będziemy mieli okazję do wzajemnych spotkań, radowania się i bycia w zdrowiu. Tego najbardziej wszystkim życzę w regionie. Dziękuję za spotkanie. Moim i Państwa gościem był marszałek województwa warmińsko-mazurskiego dr Gustaw Marek Brzezin. Thank you.